w radialnych miodarkach o średnicy bębna 1000 mm możemy wirować 36 gniazdowych ramek dadantowskich, względnie 42 ramki gniazdowe wielkopolskie, 42 ostrowskie lub langstrota. Miodarki oferowane są w dwóch seriach: Classic i Premium. Może się zdarzyć sytuacja, że miód, który wirujemy, jest bardzo gęsty. Najczęściej dotyczy to miodu wrzosowego, ale także innych miodów gromadzonych przez pszczoły w trakcie trwania pożytku, gdy na dworze temperatura jest wysoka, względnie miodu, który uległ wychłodzeniu, a nie mamy możliwości akurat go podgrzania. Większą wydajność uzyskamy, przerabiając miodarkę radialną na diagonalną, w której odwirujemy 6 ramek gniazdowych każdego typu. Wszystkie elementy miodarki mające styczność z miodem wykonane są z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Bęben z nierdzewnej blachy kwasoodpornej. Wirnik z nierdzewnej stali kwasoodpornej. Pokrywy ze specjalnego tworzywa sztucznego. Pokrywa w miodarce klasy premium jest pogrubiona, co zapewnia większą jej trwałość. Elementy konstrukcyjne w miodarkach Classic są wykonane ze stali malowanej proszkowo, natomiast w miodarce klasy premium w całości ze stali nierdzewnej. Praca miodarek jest kierowana sterownikami o najwyższym poziomie zaawansowania technologicznego. Miodarka Classic może być wyposażona w sterownik półautomatyczny. Sterownik taki pozwala na pracę w dwóch trybach manualnych. Obroty są wtedy w prawo lub w lewo. Oraz przy wykorzystaniu jednego programu automatycznego dedykowanego przez producenta. Obroty wirnika przy programach manualnych zwiększamy odpowiednio ustawiając pokrętło. Drugi rodzaj sterownika w miodarce Classic to w pełni automatyczny sterownik elektroniczny, pozwalający na pracę w dwóch trybach manualnych, w prawo lub w lewo, jednym programie automatycznym dedykowanym przez producenta i 5 programach automatycznych ustawianych przez użytkownika. Miodarka premium jest wyposażona w automatyczny sterownik, gdzie mamy możliwość pracy w dwóch trybach manualnych. Obroty są wtedy w prawo lub w lewo. Wykorzystania jednego programu automatycznego dedykowanego przez producenta oraz 7 programów automatycznych ustawianych przez użytkownika. Sterowniki używane w miodarkach o średnicy 1000 mm zasilane są prądem zmiennym jednofazowym o napięciu 230 V. Prąd ten jest zamieniany na prąd trójfazowy o napięciu 400 V. Silnik zasilany prądem o takich parametrach pracuje na bardzo wysokim poziomie sprawności. Szczegółowe informacje znajdziemy w naszym katalogu.